Cześć, to Wojtek. Zapraszam Was dzisiaj na pierwszy wywiad z serii Życie po SGH-u, w której rozmawiamy z absolwentami Wielkiej Różowej o tym, co robili, co robią po studiach. Dzisiaj rozmawiamy z Marcinem Szymanowskim, współzałożycielem agencji Follow the Step i właścicielem klubu Smolna. Zapraszamy. Cześć Marcin, witamy w SGH TV. Hej. SGH. Jak wspominasz lata studenckie? Dobrze. U mnie SGH trochę trwał dłużej niż 3 lata, bo jestem po licencjacie. Chyba byłem tam łącznie z 4 albo 4,5, może 5 nawet. No takie studenckie życie pełną parą. Czy to prawda, że to ty rozkręciłeś Orientation Week? Co, on już trochę trwał. Tam historia Orientation Weeka sięgała przede mną tak myślę, że 2-3 lata, ale skala była trochę mniejsza. Znalazłem sposób na to, bo może tak pomyślałem, że fajnie by było to rozkręcić i chyba od tego wszystko się zaczęło. Czyli ta dzisiejsza forma, która jest jakby ogólnie znana na SGH-u, całkiem nieźle, jest twoją zasługą, tak? No, pierwszy raz, tak. Tak. Zaczynało się od tego, że był dyskusja na temat tego, czy zrobić orientation week 7-dniowy, w każdym dniu robić tezy, czy to jest w ogóle możliwe. No i tak naprawdę nikt nie chciał do końca się na to rzucić. Za każdym razem były próby organizowania imprez orientation weekowych, ale w trochę na mniejszej skali. I tak naprawdę ja na swoich studiach pojawiłem się na jesieni na drugim roku. I wtedy podjęliśmy decyzję, że uderzamy pełną parą i zobaczymy, co się stanie. No i okazało się, że cały cykl przyjął się i myślę, że tak nieprzerwanie przez następne 4 lata każda impreza orientation weekowa była pełna. Czyli de facto organizowaniem imprez zajmowałeś się już na studiach, a czy już wtedy miałeś wizję własnego klubu? Chyba wręcz przeciwnie. Na tych studiach, jak zobaczyłem, jak wygląda praca w klubach, jak ciężka jest ta sprawa, to powiedziałem sobie, nigdy w życiu nie będę. Naprawdę? Tak. Zacząłem, w ogóle pierwszą imprezę zrobiłem w samorządzie studenckim. Nie wiem, czy jest jeszcze taki cykl, bo może go nie ma, ale impreza nazywała się Studniówka. Zadzwonił do mnie przewodniczący, nie przewodniczący, już teraz nie pamiętam kto, i mówi, słuchaj, jest taki projekt, chciałbyś być jego koordynatorem. Byłem na pierwszym roku, więc tak nie do końca. Jak słyszałem Studniówka, to trochę się zdziwiłem, mówię, nie do końca wiem, co to jest, ale dobra, niech będzie. No i był pomysł robienia imprezy. Ta pierwsza impreza była w piekarni, no i była fajna. Było z 750-800 osób. Jak na ten klub, to on pękał w szpach, ale starałem się zrobić najlepiej, jak potrafiłem i polubiłem to. Tak, pamiętam, że projekt się skończył, był rozliczony i tak usiadłem i mówię, kurde, fajnie byłoby robić coś takiego samemu. I od tego czasu jakby to się zaczęło. Potem przyszedł do ISN-u, tam potencjał robienia imprez był dużo większy. Erasmusi, to są oni, potrafią chodzić tydzień w tydzień, niezależnie jaki dzień tygodnia do klubów. I tu się pojawił potencjał na rozkręcenie cyklu. Więc tam, co ty mówisz, Orientation Week, to był trochę początek. Później starałem się organizować imprezy w klubach praktycznie co tydzień. Zaczęło mi to dobrze iść, tak przynajmniej mi się wydaje. Po frekwencji też zadowoleniu wyglądało to spoko. No i widziałem, że to jest ciężka sprawa, więc myślałem sobie, okej, fajnie, że do klubu robię imprezę, staram się dbać o atrakcje, a potem wychodzę i nie interesuje mnie nic, co związanego z utrzymaniem klubu. Zacząłem robić agencję pod koniec SGH-u. Wykowałem się artystami z moim wspólnikiem Maćkiem. Zaczęliśmy działać w obszarze reprezentowania artystów i tak dalej. I próbowaliśmy wystartować na przetarg na miejsce nad Wisłą. Który nie wpadł. Jakby trochę podminowany, przyszedłem się koło Smolnej, gdzie miałem biuro i nagle okazało się, że jest tam piwnica 1300 metrów kwadratowych, która wyglądała tak świetnie. To jakby miejsce miało nie tylko był klimat, bo tak jak możecie zobaczyć zdjęcia, które są teraz opublikowane na Smolnej, jak wyglądała Smolna. To są zdjęcia na ten stan, kiedy jeszcze nic nie było zrobione, tak? Ale tak. I okazuje się, że jakby oprowadził mnie po tej Smolnej administrator, który wyglądała moja rozmowa tak, że podchodzę, mówię, dzień dobry, co tu jest? A on mówi, nic. Jakby, chce pan, to się pokażę. Poszło, kiedy ja wchodzę, a tam po prostu jeszcze takie światło z reflektorów. To było po prostu miejsce niewykorzystane nigdy wcześniej. I było świetne, klimatyczne. Ja też zaczynałem się trochę dystansować od tej kultury klubowej warszawskiej, bo byłem trochę jakby zmęczony już ciągłymi jesenowo, erasmusowo, studenckimi imprezami, gdzie zdjęcia, to przyglądanie się sobie, takie trochę, w tym imprezowania mi trochę przestało pasować.
Okej, właśnie chciałem Cię zapytać o to, co takiego jest w elektronice, że akurat poszedłeś w tym kierunku? Właśnie chyba wydawało mi się, że przychodząc na imprezy dotychczasowe, nie mówię o klubach typu Nowa Jerozolima 1500, tych typowych klubach, tylko takich bardziej komercyjnych, no czułem się, jakby to powiedzieć, to ciężko jest opisać. Najpierw przyjść do klubu i zobaczyć, jak to jest, to się czuję samym sobą, ale przeszkadzało mi to zdjęć, ubieranie się do klubu i szykowanie, jakby to miał być jakiś bal bądź studniówka, albo oglądanie się na każdego, jak kto jest ubrany. Wydawało mi się, że w klubie chodzi o to, żeby być sobą, żeby trochę przyjść i jakby samemu odpocząć, zabawić się ze znajomymi, ale z drugiej strony nie przywiązywać uwagi do tego, jak inni wyglądają, jak ja wyglądam. No właśnie, to co powiedziałeś, określa większość klubowiczów mimo wszystko w Warszawie, bo trzeba przyznać, że większość z nich woli imprezy z muzyką komercyjną, gdzie można sobie nastukać milion selfie, a u was nie dość, że gracie inną muzykę, to jeszcze zakazaliście robić zdjęć. Skąd zatem wziął się wasz sukces? Wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że ludzie jakby wolą te imprezy. Czy mi się wydaje, szczególnie poprzez liczbę klubów i imprez tego typu, że jest tego więcej niż elektroniki w Warszawie? Trochę to się zmienia, wiesz? Wydaje, że tak było wcześniej. Był jeden klub i cały czas on się zmieniał. Był na początku 1500, potem była Nowa Jerozolima. Nowa Jerozolima się zamknęła i powiedzmy był dzień przeskoku między Smolną. Ale wydaje mi się, że to trochę tak, że Smolna jako pierwsza była tak otwarta i też tak agresywnie promowała się w sieci i starała się stworzyć unikalny sposób komunikacji ze swoim klubowiczem. To też zaintrygowało dużo osób. I teraz na przykład mówimy, że przesuwamy się 3,5 roku po otwarciu Smolnej. Mamy w Warszawie 5 klubów z muzyką elektroniczną i do tego jeszcze promotorów, którzy robią imprezy poza klubami. Czyli wbrew pozorom ludzie, tak naprawdę mi się wydaje, że do końca nie wiedzieli o tym, że istnieje inny sposób imprezowania niż to, co było najbardziej popularne, komercyjne, studenckie lub bardzo posz i eleganckie. Zobaczyli i stwierdzili, kurde, ja to lubię. No i też samo miejsca, które są elektroniczne, są nakierowane na to, żebyś się tam poczuł jako siebie. I to jest fajne i to też przekonuje do siebie ludzi. U mnie było potrzebne tego, żebym zrozumiał, że to jest właśnie to, w którą stronę chcę iść. To były wycieczki do Berlina, do znajomych. Podobało mi się w 1500, to podobało mi się w Nowej Jerozolimie, ale do końca czegoś mi brakowało. Nie do końca uważałem, że miejsce musi być obskurne. Ja oczywiście nie uważam, że tak zawsze było, ale często ono tak wyglądało. No i ten Berlin pokazał mi, że tam kultura klubowa, muzyka techno, tech house, różne odmiany są tam tym wiodącym stylem muzycznym w klubach i te kluby doszły do perfekcji w organizowaniu czasu dla ludzi, którzy chcą się bawić w klubie. I tam z kolei zacząłem tą sztukę połączoną z dekoracjami, miejsca do odpoczynku i stwierdziłem, że to jest właśnie to i w tą stronę chcę iść i to też chciałbym przenieść na Smolną. I stąd tak naprawdę powstała Smolna. Co tworzy unikalny klimat tego miejsca? Przede wszystkim miejsce samo. To jest chyba klucz do sukcesu, może nie do końca, ale na pewno jest bardzo ważną rzeczą. Jakby przychodząc do klubu i ogólnie organizując jakiekolwiek wydarzenie muzyczne, są takie trzy główne czynniki powodujące, że dane wydarzenie okazuje się sukcesem albo jest fajne. Pierwszym to jest lokalizacja. Przykładem tego jest chociażby Wisłoujście, festiwal, który organizują, odbywa się w Wisłoujście i samo miejsce jest jakby na tyle super, że tam można byłoby ustawić głośniki i ludzie byliby w niebo wzięci. Ale do tego doda się jeszcze dobrze zorganizowany festiwal, no to ludzie są zachwyceni i chcą wracać co roku. Chociażby też Fest Festival, który jest jednym z moich projektów. Park Śląski jest przepiękny i to też robi robotę, jeśli chodzi o wydarzenia. Drugi taki czynnik, który ściąga nas do wydarzenia muzycznego, to jest artysta. Nie da się ukryć. Musi być super miejsce, ale może być nasz ulubiony, jesteśmy fanami danego zespołu i pójdziemy na nich dokładnie tam, gdzie grają, czy w Stodole, czy w Palladium, czy na Torwarze. Ja kupię bilet, bo artysta jest ważny. A kolejna rzecz to jest pomysł. I czasami może to być związane z tym, że po prostu zbierze się grupa znajomych i ma fajny pomysł na światła, albo chce zrobić jakąś atrakcję na miejscu. I tutaj też przychodzą na imprezy i starają się uczestniczyć w nich. Mam też projekty, które są połączeniem tych wszystkich rzeczy, bo na przykład taki Torwar Undercity to jest połączenie techniki audiowizualnej na wysokim poziomie z największymi artystami,
elektronicznej i to też robi robota. Więc wracając teraz do Smolnej, takim słowem wstępu, tam wydaje mi się, że w grę wchodzą wszystkie rzeczy. Po pierwsze, Smolna jako piwnica to jest miejsce, które ma ze sobą bogatą historię. Powstało w 1906 roku, nosi ślady walk powstańczych z czasów II wojny światowej. To było widać i samo miejsce jest na tyle klimatyczne, że już jakby jako punkt jest super. Te piwnice, wysoki całkiem sufit, sala ustawienia światła, to robi robotę. My też dbamy o to, żeby na Smolnej technika audiowizualna nie była taka jak na dyskotece, że sobie latają głowy dookoła, świecą we wszystkich kierunkach, tylko staramy się działać festiwalowo. Znaczy, że wszystko jest zaplanowane, wcześniej naszkicowane, a nasz technik robi specjalny plot i steruje tak światłami, że one mają, działają synchronicznie i są geometrycznie ustawione. Dbamy o nagłośnienie, które jest jedno z najlepszych w Polsce, to czuć. W klatę jak uderzy bas, to zabiera dech w piersiach i odchodzi. I to nie może być za głośno. To się oczywiście uzależnia od DJ-a, ale my staramy się utrzymać to w takim poziomie, żeby była przyjemność tańczenia. Na Smolnej są zadbane i dobrze zadbane toalety. To jest coś, co się nieczęsto zdarza w klubach, że jest czysto na tyle, że nie boisz się do niej wejść i jest po prostu przyjemnie. To jest też ważna rzecz, bo przychodząc na imprezę co najmniej raz, albo nie dwa, trzy, w zależności od stylu imprezowania, w tej toalecie będziemy, to musi to wyglądać tak, żeby nam się dobrze kojarzyło, a nie zawsze mówisz, kurde, ale syf, nie chcę tam przychodzić. Mm-hmm. Dużo barów, a to wynika z tego, że jednak idąc do klubu chcemy się napić, chcemy, nie musimy to być alkohol, mogą to być softy, cokolwiek, ale to nie ma tak, że stoisz 15 minut w kolejce, tylko na Smolnej jest 6 barów. Każdy w innym stylu. Jest coś na dżungli, gdzie jest światło UV, jest dużo dekoracji ze sztuczną roślinnością i elementami dekoracyjnymi. Jest chill, gdzie są stoliki, jest trochę metalu, miedziane kraty i ciepłe światło. Jest hideout, który jest cocktail barem, gdzie zazwyczaj nie ma tłoku, można usiąść i porozmawiać ze znajomymi. Jest main, na którym jest cały czas głośno, więc jak nie chcemy marnować czasu, nie ominąć setu artysty, po prostu idziemy, bierzemy butelkę i wracamy dalej w środek tłumu. Mhm. Patio, gdzie jest otwarta przestrzeń, gdzie jest trochę inna muzyka i to też jest kolejna rzecz, która odróżnia Smolną. W Smolnej są zawsze minimum dwie sceny. Jedna jest mocniejszą muzyką, patio jest lżejszą i to powoduje, że ludzie, którzy nie do końca czują to, co jest grane teraz na dole, zawsze mogą być pewni, że znajdą muzykę odpowiadającą ich preferencjom. A propos ludzi, jacy ludzie przychodzą na Smolną? Bo czy to jest jakby jednolita grupa, czy to jest szerszy przekrój ludzi? Nie ma reguły. Myślę, że to, co różnia Smolną na tle innych klubów elektronicznych, to jest wiek. Przekracza 25. I my też jako policy nasze mamy niewpuszczania poniżej 21 roku życia. Nie uważam, że to jest idealny wyznacznik, ale gdzieś tam powoduje, że w klubie jest mniej małolatów, którzy chcieli zobaczyć pierwszy raz, jak się imprezuje i nie do końca wiedzą, jak się zachować. To nie jest idealne, bo są ludzie, którzy są w wieku 19 lat i są jeszcze bardziej dojrzali niż osoby, które mają 5-6 lat więcej, ale gdzieś tam staramy się wybrać takie zasady, które będą powodowały, że my zrobimy selekcję wśród ludzi, którzy nie pasują. No i taką częścią tej selekcji jest, tak jak powiedziałem, 21+, jest zakaz noszenia eleganckich strojów, do tańca musi być wygodnie. Koszula nie eliminuje się jako z fana techno, ale uwierz się inaczej i wtedy możesz wejść. Tu nie chodzi o ubranie na czarno, tylko po prostu nieelegancko, bez szpilek. U nas jest dosyć stromo, są schody. Nie chcemy, żeby ktoś sobie zrobił krzywdę. I poza tym też, żeby nie wprowadzał niefajnej atmosfery wśród ludzi, którzy przyszli się bawić, a nie chodzić jak na wybiegu. No, coś takiego. Zadano w policji. Czy ona jest idealna? Nie, ale ona jest jedynym sposobem, żeby przekazać ludziom, aby na chwilę odpoczęli od telefonów, przestali innym robić zdjęcia i żeby się skupili na sobie. Chociaż ta zasada mogłaby nie być obecna, gdyby ludzie potrafili wyczuć umiar w tym, co robią, ale niestety tak to nie wygląda. Jak tej zasady przez chwilę nie było, a mieliśmy taki moment, to kończyło się na tym, że DJ występuje, jest drop, w którym jest wyłączone światło i są trzy latarki świecące w momencie, kiedy... Cały klimat zepsuty. Załatwić, więc jest bardzo, jesteśmy restrykcyjni w tym, całkowity zakaz robienia zdjęć. To nie jest potrzebne. A czy bawisz się na własnych imprezach? Czy traktujesz je raczej stricte jako pracę? Wiesz co? Trochę tak, trochę nie, ale zazwyczaj nie. To też jest tak, że zazwyczaj zabawa, wiemy, z tym się kojarzy przy muzykach elektronicznych. Właśnie. Weź pod uwagę, że jestem właścicielem tego klubu i pracownicy muszą czuć respekt do mnie i widzieć, że ja tu przychodzę tak
mimo wszystko pracować razem z nimi, a nie bawić się i odpalać wrotki wtedy, kiedy na imprezie potrzebny jest ktoś, kto pilnuje, żeby było wszystko ok. To też się tutaj wydaje, mimo że minęło 3,5 roku, to na Smolnej za każdym razem jak przychodzę, mam 3-4 godziny pracy na tym, żeby dopilnić każdy detal, który jest ważny, czy to światło świecące odrobinę za słabo, czy nagło się nie zrobi głośne, więc ja trochę na Smolnej staram się zapewnić, żeby inni się dobrze bawili, to mi sprawia mega przyjemność, a tak naprawdę jak taką dużą zabawę, no to jak jadę gdzieś do innych osób, nie przejmować się, nie denerwować tym, żeby było dobrze, a wtedy mogę się pobawić. Kojarzę takie przeświadczenie, że profesjonalizm zabija magię pasji. Czy miałeś kiedyś coś takiego? Czułeś coś takiego? Wiesz co, to jest trochę inny rodzaj przyjemności, bo tak, jak przyjdę na imprezę i chcę się bawić, no to wtedy czerpię przyjemność z tego, że jestem ze swoimi znajomymi, oddaję się zabawie, jest super. A będąc właścicielem i pilnując, żeby było wszystko ok, i dbając o to, że impreza jest udana, sprawia mi to trochę inny rodzaj przyjemności, może taką bardziej satysfakcję. Porównując te dwie rzeczy, co jest fajniejsze, ja lubię to i to, gdybym tego nie lubił, to bym też się tym nie zajmował. Nie przychodzę za każdym razem, wręcz przeciwnie, za każdym razem sprawia mi to przyjemność, jest to trochę inny rodzaj rozrywki. Ale zgadzam się z tobą, no jak się pracuje, no to nie mogę się bawić. Przenosimy się do roku 2020. Koronawirus i cała ta sytuacja wymusiły zamknięcie Smolnej. Nie wiadomo, na jak długo odcięto was od dochodu, no a wiadomo, że utrzymanie lokalu i pracowników kosztuje niemało. Jakie kroki podjęliście, aby przeciwdziałać obecnej sytuacji? Wiesz co, nie za bardzo w ogóle ktokolwiek miał czas, żeby podjąć jakiekolwiek kroki. Jak patrząc na timeline sytuacji, mieliśmy w piątek i w sobotę, 6 i 7 marca, dwie takie grube imprezy. Pierwszy to był Bad Boy Slim, gdzie robiliśmy na dwie zmiany ludzi, bo było tylu chętnych, żeby przyjść, że baliśmy się, że będzie druga impreza przed kamienicą. A drugiego dnia był Enrico San Giuliano online, All Night Long, który był też imprezą. Do 12 ciągnęliśmy ją, więc następnego dnia, więc naprawdę grubo. I do tego stopnia, że w niedzielę nie wrzuciliśmy zdjęcia artysty, bo wszyscy spali, więc zrobiliśmy to w poniedziałek. Post Enrico, który też był zmęczony po imprezie, było 1000 lajków, każdy był zachwycony, zadowolony i teraz tak. W poniedziałek myślimy, że jest wszystko super, przygotowujemy się do następnego weekendu. Wtorek zamknięcie szkół, środę zamknięcie galerii, czwartek zamknięcie klubów, piątek zamknięcie restauracji. Nie było czasu, totalnie. Odwołane imprezy były w trakcie przygotowań, artyści nie przyjechali na ostatnią sekundę. W piątek już jeden miał jechać, okazało się, że nie mógł jechać, bo zamknięte są granice, a sobotnie imprezy trzeba nagle odwołać, Recondite miał, więc to jakby też była jakby duży artysta. Złapało nas to z zaskoczenia. Wiadomo, że jesteśmy trochę przygotowani na to i mamy się wytrzymać, no ale mając informacje trochę takie z drugiej ręki, jak długo będzie trwało to zamknięcie, a już widzimy, że to nie jest tydzień, nie jest dwa, jak było na początku. Mówione, tylko zaraz stuknie dwa miesiące, a możliwe, że kluby się otworzą po 3-4. To już nie jest w stanie zaplanować i dobrze rozplanować wydatki. Też musimy patrzeć na to, że Smolna rozwija się cały czas. Zaczynaliśmy z jedną główną salą i co praktycznie pół roku otwieramy coś nowego, a to dlatego, że wszyscy właściciele mają cel stworzenie najlepszego miejsca w Polsce, a to wymaga ciągłych nakładów. Więc jakby nie jest na etapie odrywania kuponów i zbierania żniwa z naszych inwestycji, tylko cały czas się tym bawimy. Stąd nie jest łatwo. Na razie wszystkie tarcze, które są przedstawione przez rząd, to trochę żart. W związku z czym jakby tarcze, żeby być szczerym, no jakby są kolejne propozycje, które może nam pomogą, natomiast cały czas na to czekamy. Kolejna sprawa, że branża klubowa i branża rozrywkowa jest na gdzieś tam na bardzo dalekim końcu. To jest coś, co... Tak. No właśnie, i to też jest problem. Jaki mamy plan na to? Odpaliśmy zrzutkę i tutaj jest taka nastawiona na naszych fanów, gdzie mogą nas wesprzeć i kupić merch, a przychód z tego merchu jest naszym jedynym dochodem w aktualnych miesiącach, więc nam mega pomaga. Staramy się zrobić streamy, które gdzieś tam promują naszą zrzutkę, też promują nas. Czy one się sprawdziły? Wydaje mi się, że tak. My ją robiliśmy już od dłuższego czasu i ludzie, jak szczególnie są w domu zamknięci, nie mają co robić, to chętnie oglądają, wspominają, jak to było na Smolnej. Za tydzień będziemy szykowali dużą akcję z United We Stream, czyli tym takim berlińskim ruchem zorganizowanym przez ich Club Commission, więc to tam szykujemy się z takim odpaleniem kolejnych transmisji i czekamy. Nie ma bardzo do udania tego.
Wielu ludzi wyraża opinię, że obecny lockdown i pandemia zmienią naszą codzienną rzeczywistość. Czy to również można powiedzieć o właśnie klubach? Czy na przykład rozpowszechni się forma streamingu w jakiś sposób? Co o tym można byłoby gadać? Znaczy nie, streaming to jest zupełnie inna forma rozrywki, ona nigdy nie zastąpi klubowania. No wiadomo, ale może się upowszechni. Co myślę, że streaming należy postrzegać bardziej jako forma słuchania muzyki, czyli najmniej na to, jestem u siebie w domu i chciałbym posłuchać muzyki, no to może obejrzeć streaming. Jestem ze znajomymi na imprezie, to zamiast włączać Spotify'a i jakąś niżej nieopisaną składankę, to lepiej jak poleci mi kawałek SoundClouda albo z imprezy, bo to jest wtedy set, a zazwyczaj DJ-e starają się opowiadać historię tym, co grają. Więc to jest w tych kategoriach. Natomiast słuchanie muzyki nigdy nie zastąpi samego bycia na imprezie i w ogóle tak. To musiałoby się stać, nawet jeżeli doszłoby do technologii, pod którym zakładam okulary i jestem w tym pomieszczeniu i niby jestem na imprezie, to absolutnie nie przejdzie. To, co na pewno streaming pomaga, to pomaga w promocji i też jest pewnego rodzaju pamiątką z imprezy, albo daje poczuć, wiesz, promuje. Widzę, że było fajnie na imprezie, podoba mi się streaming, no to chcę tam pójść. Podoba mi się artysta, który gra, to będę chciał pójść na jego koncert, albo będę chciał go posłuchać na żywo. Tak. Okej. Słuchaj. Jakie rady dałbyś obecnym studentom? Nie, bo tak dużo się nie zmieniło, ale byłem studentem 4 lata temu, także spokojnie. To pomyśl, jakbyś dawał radę sobie sprzed 4 lat. No myślę, że trzeba korzystać z życia studenckiego na całego, totalnie. Tak? Łapać jak znajomych i to było chyba najfajniejsze, co wyniosłem ze zgiełku, czyli znajomi, którzy zostają na długo i to jest ważne, żeby na tym się skupiać. Myślę, że dyplom zgiełkowy powinien coś znaczyć. Nie jestem tego dobrym przykładem, same przedmiotów, ale to uważam, że jednak powinno się przyłożyć chociaż do takich kilku rzeczy, żeby jednak ten dyplom coś znaczył. Korzystać z tego, że są organizacje, bo one są taką pewnego rodzaju namiastką tego, co nas czeka po SGH. Okej, słuchaj, czy istnieje życie po SGH-u? Istnieje. Na początku wydaje się ciężkie i nawet bardzo, ale myślę, że jak dobrze się każdy zakręci po SGH-u, to z czasem staje się równie fajne, a nawet lepsze. I tego żeby tak ogarnęli całe studia i okres po studiach, żeby ten miły czas, który się kojarzy ze studiowaniem, trwał nieprzerwanie nawet po tym. I tego się trzymajmy. Wielkie dzięki za rozmowę i co, życzymy Ci wszystkiego dobrego i żeby się udało. Przyda się, dzięki. Wielkie dzięki, że dotrwaliście do samego końca. Link do zrzutki Smolnej znajdziecie w opisie tego filmu. Pokażmy, że umiemy się jednoczyć. Wspierajmy lokalne biznesy. A co do filmu, dajcie znać, czy Wam się podobało, co Wam się podobało. Jeśli Wam się nic nie podobało, to też dajcie znać. Lajkujcie nas, subskrybujcie, udostępniajcie nasze filmy. Do zobaczenia.